Kontynuujemy lekturę listu świętego Pawła do Efezjan, która będzie nam towarzyszyć jeszcze przez dwa najbliższe tygodnie. Tak chciałem się z wami podzielić, że ten list to jest jedna z najpiękniejszych ksiąg Pisma Świętego dla mnie. Jak jest ktoś święcony na prezbitera, to wtedy się taki obrazek prymicyjny drukuje i wybiera się cytat z Pisma Świętego. I właśnie z tego listu wziąłem cytat, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. List do Efezjan i list do Rzymian to takie dwa listy jak brat i siostra. List do Rzymian jest takim szerokim, dłuższym traktatem na temat łaski, a list do Efezjan mówi o tym samym, tylko można powiedzieć tak bardziej w pigułce. I o czym mówią te dzisiejsze słowa, takie dwie myśli? Paweł mówi: proszę, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Jest potrzeba, aby właśnie Bóg dał nam swojego ducha, abyśmy mogli Boga poznawać coraz głębiej, coraz bardziej. I to jest niesamowite właśnie, że to jest pragnieniem Boga, który nas kocha, abyśmy mogli Go poznawać i poznając Go byli coraz bardziej szczęśliwi, bo Panu Bogu nic nie brakuje, Pan Bóg wszystko ma. Ale właśnie będąc miłością, chce tą miłością się z nami dzielić. Do czego zmierzam? Że jest też dobre, żebyśmy wołali do Boga: daj mi się poznać bardziej. Przypuszczam, że fakt, że jesteście codziennie na Eucharystii, właśnie świadczy o tym, że jakoś Boga poznaliśmy, że On nas tutaj pociąga. Bo wydaje mi się, no, że nie można być inaczej na Eucharystii niż poprzez fakt, że ma się jakieś poznanie Boga. Choć można przychodzić na przykład na codzienną Eucharystię z lęku, bojąc się Boga: ojej, to ja muszę gniew Boga uśmierzyć i przychodzić na Eucharystię. Też można mieć takie motywacje. Ale pragnieniem Boga jest właśnie, abyśmy przychodzili tutaj z miłości. Abyśmy przychodzili tutaj dlatego, że On nas kocha i czerpali tę miłość, którą Bóg pragnie nam ofiarować. Więc Boga można poznawać bardziej i bardziej. Dobra nowina polega na tym, że prawdopodobnie w niebie też tak będzie. Że to się nie będzie kończyć. Że to nie, że teraz Boga nie widzimy, przejdziemy tę barierę śmierci, ujrzymy Boga twarzą w twarz, powiemy: o, taki jesteś. Że ponieważ Bóg jest Bogiem, to poznawanie będzie takim niekończącym się. Ja sobie tego nie potrafię wyobrazić, bo jakoś mi się zawsze coś musi skończyć, prawda? A to będzie niekończące się poznawanie miłości w takim zachwycie, coraz bardziej uczestniczenie w tej miłości Boga, coraz bardziej. Jak tam będzie, to nie wiem. Ja mówię, jak to sobie wyobrażam, prawda? Że Bóg właśnie będąc Bogiem coraz głębiej będzie odsłaniał tę komunię miłości i tego szczęścia, które będzie z Nim. I na koniec Paweł mówi, że Bóg poddał wszystko pod stopy Jezusa, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem. Czyli mamy pewne ciało, którego głową jest Jezus Chrystus i potem jest to Jego ciało, którym jest Kościół. I pomyśl sobie, jak to jest niesamowite, że Bóg, który właśnie jest głową tego ciała, wyobrażamy sobie, że Pan Bóg to właśnie Jego, On, który jest głową, Jezus Chrystus, ale to wszystko jest Jego ciałem. I teraz ten, który jest głową, a Ty jesteś Jego ciałem, Pan Jezus mówi: o, ja jestem głową, ale ta moja ręka należy do mnie, jest moim ciałem. To znaczy Ty, że my jesteśmy jednym ciałem z Jezusem Chrystusem, będąc w Kościele. Bo myślę, że mamy to doświadczenie, prawda, że ja się przyznaję do mojej ręki. To jest moja ręka.
ona jest częścią mnie. Prawda? To są moje oczy, to są moje nogi, to jestem ja. I teraz, będąc poprzez chrzest, właśnie wszczepieni na zasadzie łaski, daru, nie naszych zasług, ale łaski, daru właśnie w to ciało, stanowimy z Bogiem jedno ciało. Że On mówi o nas jako o swoim ciele. To jest niesamowita tajemnica. Te tajemnice jakoś możemy też kontemplować i przeżywać w Eucharystii, kiedy Bóg daje nam swoje ciało. No, że On ofiarowuje nam swoje ciało. Ale pomyślcie, że Bóg, który będąc głową mówi, pomyśl, nie wiem, jesteś ręką i Pan Bóg mówi, a to jest moje ciało, my jesteśmy razem. Zobacz, jak wielką miłość i wielkie zaufanie ma do Ciebie Pan Bóg, że pozwala, abyśmy stanowili z Nim jedno ciało. Życzę Wam takiego właśnie zachwytu tą tajemnicą, że jesteśmy jedno z Bogiem, że jest Jego pragnienie, abyśmy byli. Jest Jego pragnienie, abyśmy coraz bardziej się poznawali. Dzisiaj też świętujemy tę 30. rocznicę małżeństwa. Ja nie wiem, ale tak teoretycznie się domyślam, że żyjąc razem w małżeństwie, no człowiek coraz bardziej się poznaje. Oczywiście wy doskonale wiecie, prawda, że to trzeba naprawdę wiele się też modlić o to, aby być razem, bo dwoje ludzi, którzy są przecież innymi światami, mężczyzna i kobieta, to jest potrzeba wiele łaski, ale też niektórzy małżonkowie, właśnie dzieląc się, mówią, że ta miłość naprawdę może być głębsza i piękniejsza niż na początku była. Pomimo, że na początku właśnie było to taki zachwyt, że poznając siebie i wzrastając w miłości, która jest oparta o Boga, można naprawdę znajdować głęboką komunię. To nie przychodzi samo z siebie automatycznie. Jest potrzeba właśnie, aby w małżeństwie zamieszkał Pan Bóg, który jest źródłem tej komunii, tej miłości, ale że właśnie to poznawanie siebie, to kochanie siebie naprawdę może być dużo głębsze niż na początku, kiedy był ten też taki zachwyt, chciałby się powiedzieć, młodzieńczy. I dobrze, że taki jest na początku, ale że Bóg, właśnie Bóg powołuje nas do czegoś więcej. I właśnie to powołanie jest również dla nas, którzy jesteśmy w tej wspólnocie Kościoła. Abyś mógł poznawać Boga bardziej i bardziej tą miłością się zachwycać. Czego Wam życzę. Amen.